Ja. Bei den Steuern? Ja. Und in der Wartung? Eigentlich, weil ich ihn liebe. Opel Kadett. Jedem den seinen. In ganz Europa. Cześć, witam wszystkich na kanale KME. Dziś, korzystając z okazji, że LPG Meister odwiedził mnie z kamerą, powiem Wam kilka słów o naszym najnowszym projekcie, jakim jest Opel Kadett GTE w wersji coupé. Jak wiecie, auta, którymi jeździł niegdyś Marian Bublewicz, są bardzo bliskie mojemu sercu. Stąd też właśnie takie auto znalazło się tutaj. Jest to jedno z aut, jakim kiedyś jeździł Marian Bublewicz. Budujemy właśnie wierną replikę tego auta, która już za tydzień będzie debiutowała w memoriale ku pamięci Mariana właśnie Bublewicza i Janusza Koliga we Wieliszce. To auto zbudowaliśmy od podstaw. Zakupiliśmy pod koniec stycznia tego roku cywilną wersję Opla Kadeta C Coupé GT Rally. Rozebraliśmy ją do ostatniej śrubki. Przy pomocy naszej szkoły operantów i tak tej firmie Ireco zbudowaliśmy klatkę bezpieczeństwa. Zbudowaliśmy profesjonalny motor sportowy silnik o pojemności 1,9 litra. Zamontowaliśmy motor sportową skrzynię Getrak. Zamontowaliśmy tylny most ze szperą ZF. Zamontowaliśmy rajdowe zawieszenie i hamulce, tak aby walory trakcyjne były jak najlepsze. Co prawda to auto nie poraża może jakąś kolosalną mocą, ale to auto pochodzi, jakby to auto, Marian Bublewicz nim jeździł w 79, 80, 81, 82 i 83 roku, czyli już prawie 40 lat temu. Skonstruowane było blisko 50 lat temu, więc swoje lata świetności ma za sobą. Tutaj nie stawialiśmy na najwyższe osiągi tego samochodu, na najwyższe parametry, bo można by to było jeszcze podkręcić, ale chcemy, aby to auto na każdym rajdzie cieszyło kibiców, żeby dojeżdżało do mety, i tutaj postawiliśmy na bezawaryjność, nie ujmując też nic walorom sportowym tego samochodu. Jestem przekonany, że ten samochód w wersji rajdowej będzie bardzo konkurencyjny w swojej klasie. Z racji tego, że ma napęd na tylne koła, jazda tego samochodu na odcinkach specjalnych będzie równie widowiskowa, co i efektywna. Barwy tego samochodu będzie to odwzorowanie barw Mariana Bublewicza. Marian Bublewicz to auto właśnie zakupił od Waltera Arela. Rozmawiałem kiedyś z Krzysztofem Czepanem i on właśnie wspomniał, że pewnego dnia Marian sobie wymyślił takie auto jak Opel Kadett C GTE, a że był konsekwentny w swoich działaniach, w niedługiej przyszłości kupił takie auto. Także było to auto, myślę, dość konkurencyjne i bezawaryjne jak na tamte czasy. W tym aucie kilka, może nawet kilkanaście rajdów przejechał na prawym fotelu również Janusz Wojtyna. Już najbliższy weekend zapraszam Was do Wieliczki, gdzie mam nadzieję pojawi się również Janusz Wojtyna. Zapraszam Was, abyście sobie mogli zrobić z nim zdjęcie. Jest to żywa legenda polskich rajdów przy tak wspaniałym aucie, jakim jest Opel Kadett C GTE. W tych barwach tego auta repliki jeszcze nikt w Polsce nie zbudował. Przynajmniej nie widziałem, żeby ktoś nim jeździł. Fajny samochodzie tylko napędowym, którym jeździ się dla przyjemności Grzesiek Sierlucki, który przez wiele lat startował w czasach Polski samochodami przednapędowymi. Wraca w klasycznym aucie, dawno się nie widzieliśmy. Witaj Grzeszku, cześć. Witam. Jak wspomniałem, mamy tutaj silnik o pojemności 1,9 litra, mamy tutaj kute tłoki, mamy troszeczkę zmodyfikowaną głowicę, mamy sportowy wałek rozrządu, mamy regulowane koło rozrządu, mamy sportowy kolektor wydechowy. Także wszystkie te modyfikacje pozwolą na to, aby ten silnik miał dużo lepsze parametry niż silnik seryjny i na to, aby całą długość odcinka specjalnego pokonywał bezawaryjnie i z odpowiednią ilością mocy i wigoru. Oh,
prawda jeszcze tego auta nie odpalałem, nie wiem jak brzmi, nie wiem jak pracuje. Czekamy jeszcze na ostatnie elementy, które jadą do nas z Niemiec. Jednak jestem przekonany, że dźwięk tego silnika będzie niebagatelny, ponieważ w silniku tym średnica tłoka jest większa od jego skoku. Silniki takiej konstrukcji lubią kręcić się wysoko i w wolno sących silnikach daje to bardzo przyjemny dla ucha dźwięk. Także to będzie dodatkowym na pewno walorem i atutem, że oprócz tego, że to auto zobaczycie na żywo, będziecie mogli go również posłuchać. Mamy tutaj motor sportową skrzynię biegów Getrak. Jest to skrzynia skonstruowana specjalnie do rajdów, specjalnie do tego samochodu. Do tego i do innych bliźniaczych konstrukcji, takim jakim był wcześniej Opel Manta, a później Opel Ascona. Wszystkie te auta były z tą samą skrzynią biegów. Co prawda Walter Rell w późniejszej ewolucji jeździł tym autem z głowicą 16-zaworową. Jednak autem, którym jeździł Marian Bublewicz, miało 8 zaworów. To również ma 8 zaworów. Chcieliśmy zachować jakby oryginalną specyfikację tego samochodu, którym ścigał się Marian i zależało nam bardzo na tym, aby jak najwierniej odwzorować wszystkie detale tego samochodu. Stąd też dostawiliśmy oryginalną kierownicę rajdową, właśnie od Opla Kadeta CGT Rally. To była taka limitowana wersja tych Opli, które posiadały tą kierownicę. I Marian również jeździł z taką kierownicą, co dzisiaj może wydaje się banalne, ale zdobycie tej kierownicy gdzieś na rynku jest dość trudne. A z uwagi tego, że to auto to była oryginalna wersja Kadet CGT Rally, już miało to w standardzie, nie musieliśmy tego szukać. Jak również cztery wskaźniki motorsportowe, które były tylko w Kadecie CGT GT Rally i też to jest taki bardzo poszukiwany element do tych samochodów, posiadaczy i zbieraczy tego modelu. Tu już to było w standardzie i też w tej rajdowej wersji będziemy mieli te cztery oryginalne wskaźniki właśnie od Kadeta CGT Rally. Co jest bardzo unikatowe i nie w każdym modelu auta, który jeździ gdzieś w rajdach, można to spotkać. Chociażby oglądałem tutaj w zimę takie auto, które było wystawione na sprzedaż w Czechach. Ówczesny kierowca jeździł nim w zeszłym roku w Mistrzostwach Europy Historycznych i to auto postanowił w tym roku sprzedać. Jednakże doszedłem do wniosku, że tu u nas w Polsce możemy zbudować o wiele lepszy i o wiele wierniejszy egzemplarz tego samochodu w podobnym budżecie, jaki sobie założyliśmy na zbudowanie tego auta. Auto to będzie jeździło na 13-calowych kołach. Udało nam się zakupić 3 komplety takich oto oryginalnych felg, potocznie zwanych ATS-ów. Szerokość tej felgi to jest 8 cali, odsadzenie mamy ET1. Zamówiliśmy już na te felgi bardzo dobre opony Pirelli, więc na pewno podczas rajdu trakcja będzie niesamowita w tym samochodzie. Biorąc pod uwagę również szerokość tej opony, która tutaj będzie miała 225 mm, gdzie w rzeczywistości przy tych historycznych oponach ona, ten balon praktycznie jest taki, jakby miało 245-255 szerokości. Także liczę na to, że walory trakcyjne tego samochodu będą bardzo dobre. Liczę na to, że również będzie dobrze hamowało. Mamy tutaj z przodu wentylowany hamulec z zaciskiem czterotłoczkowym. Z tyłu jeszcze co prawda nie ma hamulca. Dzisiaj miała dojść paczka, ale jeszcze nie dotarła. Tam również znajdzie się hamulec tarczowy. Co prawda nie wentylowany, ale z monoblokowym zaciskiem dwutłoczkowym. Także również będzie bardzo efektywnie hamował. Udało nam się do tego auta zdobyć w Belgii oryginalny dyfer ze szperą ZFA, z krótkim przełożeniem i ten dyfer pochodzi prawdopodobnie z teamu Waltera Rella. Przynajmniej tak nam powiedział sprzedający. Wszystkie znaki na tym dyfrze na to wskazywały. Było wiele cech takich motorsportowych, gdzie różni tunerzy sobie to cechują, znakują podczas ustawiania. Gdy to rozbieraliśmy, weryfikowaliśmy, na te cechy napotkaliśmy. Także na pewno ma on dużo wspólnego z motorsportem, co też na pewno sprawi, że to auto będzie bardziej konkurencyjne.
Co do wnętrza samochodu, całą deskę rozdzielczą staramy się odwzorować tak, jak ona była kiedyś. Jedynymi nowymi elementami no to będzie bardziej rozbudowana klatka bezpieczeństwa, która w tych czasach musi być bardziej rozbudowana. Będą fotele teraźniejsze, gdyż muszą posiadać oryginalną homologację. Będzie system gaśniczy, którego w tamtych czasach nie było. Tutaj ze względów bezpieczeństwa w rajdach rangi Mistrzostw Polski taki system gaśniczy jest wymagany i również go tutaj zamontujemy. Zbiornik paliwa w tym samochodzie pozostawiamy seryjny. Jest on dość dobrze umiejscowiony na osi. Nie powinno być tutaj żadnych problemów z odpływaniem paliwa. Ma on dość sporą pojemność, która będzie wystarczała na pętlę danego rajdu, więc tutaj postanowiliśmy nic nie modyfikować. Wszystkie elementy zawieszenia zrobiliśmy na tulejach poliuretanowych bądź na unibolach. Tam, gdzie się dało, założyliśmy łożyska metalowe typu unibol. Tutaj, gdzie były tak zwane ceiling bloki, zastosowaliśmy dość twardy poliuretan ze stalową wkładką, tak aby zachować sztywność tego zawieszenia, sztywność geometrii, aby przy hamowaniu bądź przy napędzaniu nie zmieniała się geometria w tym samochodzie. Mamy tutaj również motorsportowe amortyzatory. Co prawda nie mają one żadnych zbiorniczków, nie mają jakichś nadzwyczajnych regulacji, ale są nowe, są przystosowane do rajdów, więc to też uprzyjemni podróżowanie tym samochodem po odcinkach specjalnych. Jak widzicie tutaj taki bardzo ładnie błyszczący element. Jest to właśnie chłodnica wody, która dopiero co dotarła do nas zza zachodniej granicy. Też stawiamy na nowe tego typu elementy. Nie chcemy, aby gdzieś podczas rajdu ona się rozszczelniła, uległa awarii, bo często jest tak, że na jakiejś chopie, na jakimś cięciu, bądź też ze starości po prostu potrafi się rozszczelnić i wtedy robi się problem. Nie zawsze, sam wiem, nie zawsze zatrzymujemy się jako kierowca, gdy walczymy na OS-ie. Do końca wierzymy, że to jest jakaś banalna przyczyna. Może wskaźnik się zepsuł, może gdzieś tam kabelek się spadł, i jedziemy, dopóki samochód się nie zatrzyma. Włożyliśmy w to auto bardzo dużo pracy, bardzo dużo serca i nie chcemy, aby takie sytuacje tutaj miały miejsca, więc wszystkie elementy, które mogliśmy kupić nowe, zamontowaliśmy do tego samochodu nowe, tak aby to auto było, ile tylko to możliwe, bezawaryjne. W początku lat 80. była to bardzo popularna konstrukcja rajdowa w Europie, myślę, że i na świecie, i bardzo konkurencyjna. Wielu takich topowych kierowców używało tego samochodu i święcili tym bardzo dużo triumfów, bardzo dużo świetnych wyników. W następnym odcinku mamy nadzieję, że będziemy mogli Wam pokazać materiał już ze startu tym autem. Zaprezentujemy Wam, jak ono porusza się po odcinkach specjalnych. Zobaczymy, jaki wynik uda się tym samochodem osiągnąć na memoriale Mariana Boblewicza. Więc obserwujcie cały czas kanał, subskrybujcie go, stawiajcie lajki. Piszcie w komentarzach też, co byście chcieli zobaczyć, co byście chcieli usłyszeć. Postaramy Wam się to sprostać Waszym oczekiwaniom i pokazać najwięcej, co tylko będziemy mogli. A tymczasem żegnam Was na gazie. Cześć.